Cześć, witajcie. Dzisiaj, słuchajcie, mam dla was bardzo fajną grę. Grę z 2000 roku, którą wydała firma Psikio. Gra nazywa się Dragon Blaze. Typowa strzelanka, ale z bardzo ciekawą grafiką. Fajna, dopracowana, fajne efekty dźwiękowe również. Z tego, co tutaj już zdążyłem zauważyć, także co by nie tracić czasu, zaczynamy. Na początek wrzucamy może 3 żetony. No i start.
ciężko, ciężko, powiem wam. Dwa kredyty zostały. A ja jeszcze... Nawet się nie rozkręciłem. Trzy statki tylko mamy w ramach jednego kredyciku. To też mnie zaciekawia. Nie widzę.
do tego to było po prostu nierealne. Dobra. Dwa kredyty mi zostały. Toników. Kolejne zresztą. No i pół pensji poszło. Statek. No. Kolejny żeton. No. I taki grat pocisków, nikt mi ktoś powie, że dało się to w jakiś sposób magiczny wyminąć. Tego śmiechem zabije chyba. Na szczęście. W czasie dobijmy sobie krecików. Parę. Coś tu się dzieje, patrzcie. O, masz. Ho, ho, ho. No.
No i zbieramy monety. Jak mi się uda, oczywiście. Jest bomba. Zebrana. No. Opatrzcie, co to się dzieje. Ho, ho, ho. Ale sieczka. Masakra. O, kolejna? No. No, udało się rozwalić w międzyczasie sekredytów. Dobimy. A no właśnie.
No niestety, parę sekund i statku nie ma. Dwa kredyty jeszcze zostały. No dobrze, tak to słuchajcie mniej więcej wyglądało. Zobaczymy, czy będziemy mieli wpis. Powinien być. Albo i nie. Jest wpis. G. E. L. No, wpisik mamy. Jakby co, pochwalcie się w komentarzach, jeżeli macie dostęp do tej gry, ile wam się udało zdobyć punktów i dokąd, do jakiego etapu doszliście. Gra, jak mówię, jest niestety bardzo kosztowna. Była kosztowna, bo w tej chwili można nagrać sobie w nią za darmo. No ale też bardzo wciągająca, fajna grafika, fajne efekty dźwiękowe. Także myślę, że można sporo czasu przy niej spędzić. A tymczasem trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dzięki, że graliście razem i do kolejnego odcinka. Cześć!